Słowo Boże mówi nam w liście do Hebrajczyków, w 6 wierszu, że jest nagroda dla tych, którzy szukają Pana. Księga Jeremiasza, 29 rozdział mówi, Bóg mówi w tym rozdziale, jeśli będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie, ale jeśli będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Pamiętacie, jakiś czas temu mówiłem o poszukiwaczach złota. Chciałbym na chwilkę jakby do tego wrócić, żeby stworzyć pewien fundament do tego, o czym chciałbym teraz mówić. Jeśli zostałeś powołany do tego, by być poszukiwaczem złota, to wszystko, co znajdziesz po drodze, nawet jeśli są to wartościowe rzeczy, cenne, jest to przeszkoda na twojej drodze. Jeśli jesteś poszukiwaczem złota, a znajdziesz ropę, znajdziesz gaz, znajdziesz cynę, to wszystko jest przeszkodą na twojej drodze do znalezienia tego, czego szukasz. Rozumiecie? Rzeczy, które w tym świecie są cenne, jeśli przeszkadzają nam w znalezieniu Boga, są dla nas przekleństwem. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, wszystko, co było mi zyskiem, moje pochodzenie, moje wykształcenie, moja pobożność, to kim jestem, co posiadam, wszystko kupa śmieci i kupa gnoju, to jest dokładne tłumaczenie z Biblii Gdańskiej, przeszkoda na drodze, aby znaleźć Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś poszukiwaczem złota, jeśli tym złotem jest Chrystus, nie możesz pokładać nadziei w niczym, co znajdziesz tak długo, aż dokopiesz się do złota. Inaczej jesteś przegrany i wszedłeś na drogę zwiedzenia. Szatan cię oszukał i to, co zdobyłeś, wykorzystuje przeciwko tobie. Czy znalazłeś złoto? Czym jest to złoto? O tym chciałbym, abyśmy dzisiaj sobie powiedzieli. Kiedy otwieramy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, w Biblii Warszawskiej on jest zatytułowany Bohaterowie wiary i bardzo często, kiedy czytamy ten fragment, mamy przekonanie, że osią tego rozdziału jest wiara i są jej bohaterowie. Ale wydaje mi się, że nie jest tak do końca. Wydaje mi się, że równie ważną rzeczą, jeśli nie ważniejszą, jest świadectwo, które ci bohaterowie zdobyli przez wiarę. Wiersz 2, 11 rozdziału mówi, wszak to jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przeczytany tutaj był fragment z pierwszego listu Jana, z 5 rozdziału, gdzie pisze, że kto wierzy Bogu, co ma w sobie? Świadectwo. A takie jest to świadectwo, że w Chrystusie Jezusie Bóg nam dał życie wieczne. I tutaj 11 rozdział będzie mówił nam o tym świadectwie. Świadectwem jest Jezus Chrystus, Bóg w Chrystusie mieszkający w nas. To jest ta nagroda, o której jest powiedziane w wierszu 6, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Kim Go nagradza? Bo nie powiem czym. Jezusem Chrystusem, obecnością żywą, autentyczną, niewyimaginowaną, nie ideą, autentycznym Jezusem Chrystusem, żywym, który przyjdzie do naszego życia i je zmieni. Kiedy Abel chodził z Bogiem i składał ofiary wiary, przez wiarę składał te baranki na ofierze, co uczynił Bóg? Przyznał się do niego. I co mu dał? Wiersz 4. Bóg dał Abelowi świadectwo. Kiedy Henok chodził z Bogiem i był w bliskich relacjach, to zanim Bóg go zabrał, tak iż nie oglądał śmierci, wiersz 5, to pisze, że co otrzymał, zanim został zabrany do nieba? Świadectwo. Przejdźmy na następną stronę. Wiersz 32, 33 i dalej. Cóż powiemy jeszcze?
Zabrakłoby nam czasu, gdybyśmy chcieli opowiedzieć o Samsonie, Gedeonie, Baraku, Jefte, Dawidzie, Samuelu, prorokach, którzy przez wiarę podbijali królestwa, zaprowadzali sprawiedliwość, otrzymywali obietnice, zamykali paszczę lwom. Kolejny wiersz. Inni doznawali szyderstw i biczowania, jeszcze inni byli kamieniowani. Ci, których świat nie był godny, 38 wiersz, tułali się po górach i wiersz 39, a wszyscy oni, chociaż nie otrzymali obietnicy, która była im głoszona, to co otrzymali? Jakie świadectwo? Chlubne świadectwo. Moje pytanie dzisiaj, czy masz świadectwo? Jeśli nie masz świadectwa, jesteś ślepy i błądzisz i nie wiesz, dokąd idziesz i nie jesteś w stanie nikogo donikąd zaprowadzić. Jeśli masz świadectwo, jesteś człowiekiem, którego Bóg przygotował, aby mu służył. Świadectwo jest nieodzowne. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że kiedy mówi o wszystkich tych bohaterach, o tych mężach wiary na przestrzeni Starego Testamentu, ale też i później, to mówi jedno zdanie. Wszyscy ci, którzy naprawdę szukali Pana, którzy przyłożyli serce do szukania Pana, co otrzymali? Chlubne świadectwo. I nie jesteś wyjątkiem. Jeśli będziesz szukać Pana z całego serca, otrzymasz chlubne świadectwo. Pod warunkiem, że po drodze nie znajdziesz czegoś, co może ci wydać bardziej wartościowe niż Jezus Chrystus i się nie zatracisz. Jeśli pozostaniesz wierny, przyjdzie taki dzień, kiedy otrzymasz, a myślę też o tych, którzy mają chlubne świadectwo, a być może już gdzieś je zgubili. To jest rzecz, o którą powinniśmy zabiegać, o którą powinniśmy się troszczyć, którą powinniśmy strzec, jak mówiłem w apelu ewangelizacyjnym, bo jest to rzecz, która jest dla nas mocą i siłą napędową naszego chrześcijańskiego życia. Jak uzyskać chlubne świadectwo? Poczytajcie o tych, którzy są opisani w wierszu 32 i 33 i dalej. Jeśli czytacie Słowo Boże i nie macie pomysłu na to celu, dla którego macie czytać, to chciałbym was zainspirować. Przeczytajcie jeszcze raz Biblię i spróbujcie odnaleźć w historii tych mężów, o których tutaj powiedziałem, kiedy i gdzie znaleźli swoje chlubne świadectwo. Ponieważ to świadectwo przychodzi różnie, nie ma szablonu. Do jednego Bóg przychodzi w taki sposób, do drugiego inaczej. Ja bym chciał wam podać tylko pewien przykład. Jedną historię, jest to historia człowieka, który nie został opisany w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, ale jest opisany w Słowie Bożym, w pierwszej Mojżeszowej. Jest to Jakub, patriarcha Jakub. Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową. Resztę czasu poświęcimy na zanalizowaniu osoby Jakuba, jego historii i tego, jak wszedł on w chlubne świadectwo i co to świadectwo wniosło w jego życie. Zacznijmy od 25 rozdziału, od wiersza 27. Gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym i mieszkał w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka zaś kochała Jakuba. Izaak był patriarchą. To on przekazywał dziedzictwo. I postanowił, że przekaże je Ezawowi. Takie było polecenie Boże. Ale miał motywację, dla której miłował Ezawa. I nie była to pobożność Ezawa. Dlaczego Izaak miłował Ezawa? Bo lubił dziczyznę, prawda? I Ezaw był ignorantem. Ezaw nie troszczył się o społeczność, której stanowił część. Bo Biblia mówi, że on nie mieszkał w namiotach. On był gościem w swoim domu. Ezaw mieszkał na stepie. On lubił swoją indywidualność. On żył
wolnym życiem i nie chciał żadnych obowiązków. Ezaw nie nadawał się na człowieka, który mógłby zatroszczyć się o dom, o kościół, jaki w tamtym czasie stanowiła ta społeczność, o której tutaj czytamy. Ale to ze względu na jeden fakt, że był pierworodnym, przysługiwało mu wszystko to, co najlepsze. Jakub był człowiekiem spokojnym i mieszkał w społeczności. Mieszkał w tej społeczności, znał tą społeczność, rozumiał tą społeczność. Dalej historia mówi nam, że Ezaw przyszedł zmęczony pewnego dnia z polowania i był bardzo głodny, a Jakub w tym czasie przygotowywał posiłek. To jest doświadczenie Ezawa. Pytanie albo propozycja, którą składa Jakub Ezawowi, to jest próba jego wiary i próba, bym powiedział, złota, którym Ezaw powinien być. I Ezaw wychodzi z tej próby przegrany. Za miskę soczewicy sprzedaje dar Boży. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi: nie bądźcie jak Ezaw, który w oryginale w języku greckim mówi, który był profanem. Sprofanował to, co święte i sprowadził to do rzeczy pospolitej, bez wartości. On miał taki stosunek do Bożych rzeczy. Dla niego one nie były więcej warte niż jego łuk, kołczan i jego myślistwo. I on to sprzedał za nic. Jakub miłował Pana, bo gdyby go nie miłował, nie byłyby mu potrzebne te wszystkie kłopoty, na które się naraził. Jakub wiedział, że Ezaw nie jest człowiekiem, który wykorzysta dobrze Boże błogosławieństwo, że jest ignorantem i że jest rzeczywiście tym profanem. Ale Jakub nie miał możliwości dokonać zmiany, ponieważ prawo mówiło, że pierworództwo i błogosławieństwo należy się temu, który się urodził jako pierwszy. Dlatego Jakub postanowił wykraść Ezawowi to, co słusznie mu się należało. Miał dobre chęci, ale złą motywację. Dokonał grzechu strasznego na tamte czasy. Oszukał swojego własnego ojca. My dzisiaj w tej kulturze, wiecie, popkulturze, nie mamy szacunku często pokoleniowego. Ale jak czytacie Stary Testament, to brak szacunku dla swoich rodziców dyskredytował człowieka w oczach społeczeństwa, w oczach całej grupy. Jakub wszedł w takie doświadczenie, aby uzyskać Boże błogosławieństwo. Naraził się na gniew swojego brata, do tego stopnia, że Ezaw chciał go zabić i mógł się też narazić na gniew swojego ojca. Rozdział 28. My często koncentrujemy się na tym, że gdy Jakub oszukał swojego ojca, to jest to koniec historii. Ale nie zastanawiamy się często, jak Izaak czuł się z tą całą sytuacją. Wiecie, po tym całym doświadczeniu Izaakowi otworzyły się oczy. On rozpoznał swoją głupotę, swoją naiwność, że chciał dać największe błogosławieństwo człowiekowi, który wcale tego nie chciał, dlatego że kochał dziczyznę. I pominął tego, którego największym pragnieniem było spotkać Boga w swoim życiu i przyjąć od Niego wszystko to, co ten Bóg mu przyniesie. I 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej zaczyna się, że Izaak wezwał Jakuba i przeklął go. Kiedy już się dowiedział, co zrobił mu Jakub, co zrobił Izaak? Pobłogosławił go. I teraz Izaak w sposób świadomy daje mu błogosławieństwo ojca swojego Abrahama. Wiersz trzeci: a Bóg Wszechmogący niechaj ci błogosławi, niech cię rozrodzi, rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem, niechaj da ci błogosławieństwo Abrahama, tobie niech da błogosławieństwo Abrahama i Jakubie. Izaak obudził się ze swego błędu, ale trzeba już było uciekać. Już mleko się rozlało.
życie Jakuba było w niebezpieczeństwie i Izaak mówi, idź do mojej rodziny i poszukaj sobie kobiety, która jest osobą, czy osobą wierzącą, kobietą wierzącą. Jakub wiedział, jaki jest stosunek jego brata do niego. Zgodzicie się? Jakub wiedział, jaki jest stosunek matki do niego. Jakub wiedział, jaki jest stosunek jego ojca do niego, ale nie wiedział jednej rzeczy. Jaki stosunek jest Boga do niego? Jak Bóg się na to zapatruje? Czy Bóg jest moim wrogiem, czy jest moim przyjacielem? Kiedy uciekał i położył się spać na owym kamieniu, pamiętacie? Bóg przyszedł do niego, aby powiedzieć mu, jaki jest jego stosunek do Jakuba. I co mu powiedział? Wiersz 15, 28 rozdziału. Pierwsza linijka. Oto ja jestem przeciwko tobie. Rozumiecie to? To jest poważna sytuacja. Chciałbym, żebyście uchwycili ten konflikt człowieka rozdartego wewnętrznie. Człowieka, który nie wie, gdzie pójść i jak pozbierać swoje życie. Którego życie jest narażone na niebezpieczeństwo, ale on się tym nie martwi. A przynajmniej nie tak bardzo jak tym, co Bóg myśli o mnie. I Bóg przychodzi przez sen i daje Jakubowi świadectwo. Tu jest świadectwo Jakuba. Chciałbym, żebyście to uchwycili. Świadectwo do Jakuba przyszło przez sen. Sam Bóg przyszedł do niego i mówi, ja jestem z tobą. Będę cię strzegł. Wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki ci nie uczynię tego, co ci przysięgłem. A gdy Jakub się obudził, wiersz 16, to też jest bardzo ważny wiersz. Mówi, Pan był tu cały czas, a ja tego nie wiedziałem. Ilu z nas jest takimi ludźmi, którzy myślą, że Pan nas opuścił? Że Boga już z nami nie ma, bo nasze życie jest do niczego. Bo zawaliliśmy już tyle spraw, że nikt nie może mieć tyle cierpliwości, żeby jeszcze chcieć się z nami przyjaźnić. Jakub mówi, Pan był cały czas ze mną, a ja tego nie widziałem. Nie rozumiałem, nie wiedziałem tego. Jakub budzi się innym człowiekiem. Jakub dostaje świadectwo. Ale Jakub składa pewne założenie. Dobra, będziesz moim Bogiem, jak spełnisz moje trzy życzenia. Wiersz 20. Złożył Jakub taki ślub. Pierwsze. Jeśli będziesz mnie strzegł w drodze, którą się udaje. Drugie. Dasz mi chleb na pokarm i szatę na odzienie. Trzecie. I powrócę w pokoju do domu mojego ojca. To wtedy będziesz moim Bogiem. Wysoko podniósł poprzeczkę? Dla siebie tak, dla Boga różnie. Ale wyzwanie rzucił. Bóg przyjął to wyzwanie? Przyjął to wyzwanie. I Jakub udał się dalej w drogę. Ale przyjmijcie to jako pewnik. Od tego momentu Jakub udał się w drogę ze świadectwem. Jakub udał się w drogę z przekonaniem, że Bóg jest po jego stronie. Ale nie był on jeszcze Bogiem Jakuba. Nie był, bo miał do wykonania trzy misje, prawda? Jakub dotarł do Labana, tam się ożenił, tam miał dzieci, tam ciężko dla niego pracował. 20 lat spędził u Labana. I po 20 latach, w 11 wierszu 31 rozdziału, przeczytam tylko 11 i 13, bo nie wszystko może jest istotne dla nas. Wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie. Co tutaj mamy? Drugi sen Jakuba. Wiersz 13. Jam jest Bogiem z Betel.
Pamiętacie, gdy Jakub, może bo tego nie powiedziałem, a to jest ważne, gdy Jakub się obudził, to miasto, przy którym zasnął, nazywało się Luz. To Jakub zmienił imię tego miasta i nazwał je Betel, co znaczyło Dom Boży. Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem, jest to Dom Boży. Betel. Kiedy Bóg przyszedł do Jakuba, zobaczcie, że akceptuje to, co wydarzyło się. On robi łącznik pomiędzy 20 latami. Bóg przychodzi i mówi, ja jestem Bogiem z Betel. Co to znaczy? Jakubie, przypomnij sobie twój sen i to, co się wtedy wydarzyło, ponieważ pójdziemy dalej. Mamy tu łącznik między 20 latami. To jest ten sam Bóg, ta sama historia. Jakub jest bogatszy o 20 lat swojego doświadczenia. Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś ów pomnik i gdzie złożyłeś mi, co? Ślub, gdzie rzuciłeś mi wyzwanie. Czy dotarłeś bezpiecznie do miejsca swojego przeznaczenia? Tak. Czy masz chleb na pokarm i odzienie? Tak. Co nam pozostało do rozwiązania? Teraz przyszedłem po to, aby zabrać cię z powrotem do domu, bo chcę być twoim Bogiem. Apostoł Paweł mówi ciekawą rzecz, piękną rzecz. Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, on je będzie kontynuował aż do chwili, kiedy zakończy je z sukcesem. I Bóg przychodzi, aby kontynuować dzieło, które rozpoczął 20 lat wcześniej. I mówi do Jakuba, wiersz 13, wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wracaj do swego domu. Słowo jest proste, ale jak to teraz uczynić? Laban nie był przyjacielem Jakuba. Jakub bał się Labana. Co Jakub zrobił? Uciekł. Kiedy Laban strzygł owce daleko od swego domu, Jakub się szybko spakował, wziął swój dobytek i uciekł. Ale Laban nie odpuścił. Laban zaczął go ścigać i Laban go dogonił. A gdy go dogonił, wiersz 29 mówi, że co by zrobił z Jakubem, gdyby Bóg nie zaingerował? Mógłbym teraz z wami jak postąpić? Surowo. Gdyby Bóg nie był z Jakubem, to ja widzę taki obraz. Karawana jadąca w kierunku horyzontu. Mężczyźni, dzieci, wielbłądy, dobytek. Kamera się cofa, wiecie, jakieś 50-150 metrów od tej karawany i leży pobity, samotny mężczyzna pozostawiony na pustyni na pewną śmierć. Gdyby Bóg nie był z Jakubem, Laban nie zostawiłby go w spokoju. Ale Bóg przyszedł w nocy, wiersz 24, i mówi do Labana we śnie, uważaj, abyś przemawiał z Jakubem jak? Uprzejmie. Kimże ty jesteś, mówi Bóg, że boisz się człowieka śmiertelnego, który dzisiaj jest, a jutro ginie jak trawa? Dlaczego jesteśmy tak małej wiary? To nie siła była w Jakubie, ale w Bogu, którego miał i świadectwo, które zdobył, że Bóg jest z nim. Bo inaczej by nie wyruszył. Nigdy. Strach przed Labanem nie pozwoliłby mu opuścić dobytku, bo musiałby pozostawić wszystko. Ale tam, dokąd szedł, nie było bezpieczniej. Kto na niego czekał? Ezaw. Ezaw tak kochał Jakuba, że wziął ze sobą 400 ludzi, aby go przywitać. 400 ludzi wziął. Dlaczego? Bo pomyślał sobie tak, skoro Jakub odważył się wrócić, to znaczy, że czuje się silny. A zatem chce konfrontacji. Damy mu konfrontację. Wziął 400 ludzi i wyruszył na spotkanie z Jakubem. Gdy Jakub dowiedział się o tym, pisze, że przeląkł się. Ale jak to przystało z człowiekiem, zaczął kombinować po swojemu. Dzielić rodzinę, jak tych wybiją, to ci zostaną. Po ludzku. Ten ludzki czynnik, który dla nas, rozumiecie Jakuba,
Zanim wpadł na pomysł, żeby pójść się modlić, wykorzystał kilkadziesiąt swoich pomysłów. Ale jeszcze nie czuł się usatysfakcjonowany i wieczorem pisze, że przeszedł jabłok i postanowił walczyć z Panem. I to, co mówi, jest piękne, słuchajcie. Chciałbym w ten fragment modlitwy jego zacytować, bo myślę, że tak powinniśmy się modlić. Tak to jest zapisane w poselstwie do Laodycei. 32 rozdział, wiersz 10 do 12. Jakub mówi do Boga tak. Niegodny jestem wszystkich Twoich darów. Niczym sobie nie zasłużyłem na to, że mnie wyprowadziłeś, że mnie strzegłeś, że nic nie straciłem. Niegodny jestem wszystkich objawów Twojej wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko kij miałem i dobytek na tym kiju, gdy wyszedłem, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki mojego brata Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie, zabije mnie, matkę i dzieci. I do czego się odwołuje? Wiersz 12? Do świadectwa. Wszak ty powiedziałeś. Nie ma mocniejszego argumentu jak Słowo Boże. W modlitwie odwołujmy się do świadectwa. Wszak ty wyprowadziłeś mnie ze świata. Mi nie było źle w świecie, gdy ja wyszedłem, słuchajcie. Ja nie miałem problemów ekonomicznych. Miałem popieprzone życie, to się zgodzę, ale finansowo byłem ułożony. Planowaliśmy wziąć ślub z Anią. Nie byłem w dole. Nie wołałem w ten sposób. Nie? Ale dzisiaj wiem, inaczej, nie widziałem tego tak, choć byłem w dole, ale dzisiaj wiem, że byłem w takim stanie. I nawet gdy go nie prosiłem wtedy, gdy chodziliśmy sobie po mieście w niedzielę, kiedy rozmawialiśmy o różnych przyziemnych rzeczach, Bóg przyszedł i pokazał mi w kiosku ruchu znaki czasu. I powiedział, powinieneś to przeczytać. I ta myśl tak w mojej głowie drążona była, że ja kupiłem te znaki czasu, a później Wielki Bój, a później Pismo Święte i dzisiaj jestem na tym miejscu i dzisiaj sobie rozmawiamy. Kiedy się żeniłem, wyszedłem o worku po rowerze, który nosił nazwę Pelikan. To był taki mały składany składaczek. I tam miałem dwie pary spodni, piżamę, jaką mają w szpitalu, taką więzienną, jakiś podarty sweter. I tak wprowadziłem się do mojej żony, a dzisiaj mam obóz, może nie dwa obozy, mam samochód, mam ileś tam, no laptopy mam jakieś tam, prawda? Jakbyśmy mieli mówić o rzeczach materialnych, nie jestem w tym miejscu, gdy byłem 20 lat temu, bo też około 20 lat minęło, ale jak stoję tutaj i chcę być uczciwy z wami, to jedyną rzecz, którą mogę Bogu powiedzieć, to jest niegodny jestem tego wszystkiego, co dla mnie uczyniłeś i dowodów łaski, które przez te 20 lat mi wyświadczyłeś. I dziękuję Bogu, że dał mi świadectwo, do którego mogę się odwołać, bo gdyby nie to świadectwo, to uwierzcie mi, dzisiaj byłbym rozbitkiem w wierze. Byłbym jak błądząca gwiazda, jak statek płynący we mgle. Ale Boże świadectwo trzyma mnie silnie na kierunku, który obrałem. I dlatego Jan mówi, a takie jest to świadectwo, że Bóg dał nam Syna jako drogowskaz i to, co jest najcenniejsze, abyśmy nie pobłądzili we mgle. Abyśmy nie błądzili jak te swobodnie wędrujące gwiazdy. Żeby spełnić swoją obietnicę, żeby Jakub mógł przeżyć, Bóg wytrącił mu biodro. To było błogosławieństwo Jakuba, bo gdy Ezaw zobaczył kulejącego starszego człowieka, to pisze tu, że się rozkleił. Mówi, ten człowiek mi nie zagraża. On nie jest w stanie odebrać mi tego, co jest moje. Jakub był innym człowiekiem. Ale to, co jest dla mnie fundamentem, słuchajcie, tego, o czym dzisiaj tu rozmawiamy, to, co jest osią całej tej historii życia Jakuba i każdego z tych mężów bożych
zapisanych w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, jest wiersz 20, 33 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam Jakub postawił ołtarz. I jak go nazwał? Nie. Bóg jest moim Bogiem, bo Izrael to przecież było jego nowe imię. Chwytacie wagę tego tekstu? Oni doszli do miejsca swojego przeznaczenia. Bóg Jakuba tam zaprowadził. Bóg spełnił każdą swoją obietnicę, a nawet obietnicę czy wyzwanie, które Jakub rzucił Bogu. I kiedy wreszcie zeszli się, jak dwóch dorosłych, starszych mężczyzn z bagażem swoich doświadczeń, z tym wszystkim ciężarem, bo Jakub w jednym miejscu tam później, gdy z Faraonem rozmawia, mówi: złe były dni mojego pielgrzymowania. To kiedy zeszli się w tym miejscu, gdzie Jakub postawił ołtarz, to byli już przyjaciółmi. To Jakub mógł powiedzieć: jesteś moim Bogiem. Życzę wam tego, byście doszli do tego miejsca, a jeśli jesteście, byście tego nie utracili. Strzeżcie tego, bo to jest najcenniejsza rzecz, w jaką człowiek może wejść, doświadczenie z Bogiem, kiedy Bóg przychodzi i staje się twoim Bogiem. To jest świadectwo. To jest depozyt. Adam utracił raj, kapłani utracili świątynię, chrześcijanie na przestrzeni wieków utracili Słowo Boże, ale wy nie utracicie świadectwa. Proszę was o to i modlę się o to, aby nikt, jak tutaj jest, nie został rozbitkiem w wierze. Bo że Bóg przyjdzie i wejdzie w relację z nami, jest pewne, bo On to obiecał. Słowo Boże mówi: jest nagroda dla tych, którzy szukają Pana. Jeśli będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie, ale tylko wtedy, gdy przyłożycie do tego serce. Amen.